Nie wiem jak u was, ale u mnie w mieście w Radomiu ludzie palą różnymi śmieciami i śmierdzi tutaj jak nie wiadomo co. Przez co otworzenie okna wiąże się z wpuszczeniem smogu do domu, a rozwiązaniem tego problemu może być ten oto czyszczacz powietrza, konkretnie mówię tutaj o Samsungu AX9500. Taki oczyszczacz zapewnia oczyszczanie powietrza na powierzchni około 47 m2. Działa bez wykorzystania ozonu, a jego pynaca opiera się na filtrowaniu powietrza przez coraz to mniej przepuszczalne filtry, takie jak węglowy czy HEPA. Do tego jest naprawdę cichy i kosztuje całkiem sporo. Tak, mówię, że kosztuje całkiem sporo, bo aż 2500 zł w zależności od sklepu. Dlatego fajną opcją jest tutaj Plenty, gdzie za około 136 zł miesięcznie będziecie mogli Pożyczyć go, co jest fajną sprawą, bo odpada Wam przechowywanie go latem, czy utrata wartości. Ale wróćmy do Samsunga, ok? To lecimy z jego wyglądem, bo wzbudził on we mnie mieszane uczucia. Jak pierwszy raz go zobaczyłem, to sobie pomyślałem, kurczę, chyba się pomylili i wysłali mi lodówkę. Sami musicie przyznać, że ten kształt i kolor pierwsze, co przywodzi na myśl, to mini lodówka hotelowa. Czy to jest wada? Myślę, że nie. Po prostu taki nowoczesny design i tyle. Może się on podobać lub nie. Oczyszczacz jest koloru ciemno-srebrnego. Od frontu znajdziemy ładną, drobną siateczkę, również w kolorze srebrnym, a za nią został umieszczony wyświetlacz, który pokazuje czystość powietrza – Nawiasem mówiąc, jeśli nie znacie się na wartościach PM, to spokojnie wszystko jest zrobione tak, by każdy wiedział, o co chodzi? Oczyszczacz przy kolejnych progach czystości powietrza dodaje też kolor, który w dość intuicyjny sposób sugeruje nam, jaki stan powietrza mamy obecnie w pomieszczeniu. Cały przednim panel, w zależności od mocy nawiewów, wysuwa się, co robi naprawdę fajne wrażenie. Tylna osłonka jest wykonana z matowego plastiku, a za nią znajdują się wszystkie filtry. To tylko wygląd, a jak wiemy, to co liczy się najbardziej, to wnętrze i charakter. Co prawda, oczyszczacz charakteru nie ma. Ale ważną rzeczą jest to, czy nie jest głośny i co prawda to urządzenie nie działa 24 godziny na dobę, ale nie może być tak, że w chwili kiedy go uruchomimy, będzie on nam przeszkadzać swoim hałasem w codziennym funkcjonowaniu. Na szczęście nie jest źle, co prawda kiedy włączymy go na fulla, to generuje sporo hałasu, a podmuch powietrza jest wyraźnie odczuwalny nawet z metrów. Ale Samsung reklamuje swoje urządzenie technologią Wind Free, która w założeniu ma skutecznie je rozpraszać i filtrować powietrze w powietrzu. W przy jednoczesnym zachowaniu względnej ciszy, i braku przeciągu. I wiecie co, faktycznie działa to dobrze. W chwili, kiedy włączyłem ten tryb, to praktycznie nie zauważamy, kiedy oczyszczacz uruchamia się i zaczyna czyścić nasze powietrze, które otacza nas dookoła. Jak przystało na nowoczesny sprzęt, oczyszczacz został wyposażony w apkę, którą możemy pobrać zarówno z Google Play, jak i App Store'a. Daje ona nam możliwość zdalnego zarządzania urządzeniem, czyli wiecie, włączenie, wyłączenie go, czy zmiana intensywności pracy, ale też możemy, będąc poza domem, podejrzeć, jak i stan powietrza mamy w mieszkaniu. Jest to fajna opcja dla technologicznych freaków jak ja. Dodatkowo urządzenie możemy sterować głosem przy użyciu Bixby, Siri, Alexy czy asystenta Google. Spokojnie dla tych bardziej analogowych użytkowników producent umieścił też fizyczne przyciski, którymi możemy sterować całym urządzeniem od zmiany intensywności nawiewu przez zaprogramowanie godziny startu po włączenie trybu nocnego. Mówiąc krótko, bez znaczenia czy lubicie korzystać z Apek, czy wolicie wszystko wciskać manualnie, to no I tak macie dostęp do wszystkich funkcji oczyszczacza. A teraz technologia, jaka w nim jest. Zacznę od tego, że z boku zobaczymy takie otworki, które kryją za sobą laserowy czujnik PM. Co, jak łatwo można się domyśleć, pozwala na monitorowanie stanu powietrza w pomieszczeniu w czasie rzeczywistym. Jest w stanie on identyfikować zanieczyszczenia gazowe oraz cząsteczki mniejsze niż 1 mikrometr. To naprawdę dobrze i fajnie działa. Co wystarczyło, że otworzyłem okno, czy jak czyszczacz stał w kuchni i zacząłem coś gotować, to pijemy zaczęły spokojnie szybko rosnąć sobie do góry. A po czasie Samsung uruchomił się i zaczął czyścić powietrze. Tak jak wspominałem wcześniej, jeśli nie znacie się na pijemach, to spokojnie, wyświetlacz pokazuje odpowiedni kolor, który sugeruje, czy powietrze jest czyste, zanieczyszczone, czy wręcz tragiczne. To co ważne, oczyszczacz działa bez wykorzystania ozonu, co jest na pewno dobre dla środowiska. Ale w takim razie, w jaki sposób oczyszcza powietrze? Robi to za pomocą kilku filtrów o coraz to mniejszej przepuszczalności. I tak kolejno na samym początku znajdziemy filtr, który możemy spokojnie sami czyścić, a jego zadaniem jest wyłapywanie takich drobinek jak sierci zwierząt czy jakieś większe pyłki i kurz. Zanim znajdziemy filtr węglowy odpowiadający za wyłapywanie organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz usuwanie nieprzyjemnych zapachów, a na samym końcu został umieszczony gruby i bardzo efektywny. I skuteczny filtr hepa który rozprawi się z roztoczami i innymi tego typu zanieczyszczeniami. Według producenta oczyszczacz potrafi usunąć nawet 99,7% zanieczyszczeń powietrza, które przechodzą przez ten system filtrów. To co warto zaznaczyć to w dobie wiecznie drożającego prądu, to fakt, że AX9500 znajduje się w programie Energy Star, który promuje produkty energooszczędne, więc korzystając z niego nie dostaniecie mocno po kieszeni. Tym bardziej jeśli zamiast kupować, wypożyczycie go w Plenty, bo tak jak wspominałem na początku, możecie zrobić to już za 136 zł miesięcznie, a odpada wam późniejsze przechowywanie go czy utrata wartości. A jeśli ten oczyszczacz do was nie przemówił, to Plenty w swojej ofercie ma też całą masę innych oczyszczaczy. Dzięki takim oczyszczaczom możecie odetchnąć pełną piersią w nawet bardzo smogowe i śmierdzące dni. Dzięki wielkie, że to oglądaliście i cześć!